W oblicze bandytów z Solid Security do znieważania klientów centrum handlowego IKEA i sklepu IKEA szwedzkiego. Pamiętajmy, że IKEA zakładał szwedzki Żyd, sponsor nazistów, czyli też Żyda Adolfa Hitlera, do kradzieży z szafek dokumentów, właśnie z takich wózków pieniędzy klientów. Mamy, nasza redakcja ma udokumentowane przynajmniej trzy przypadki mają udokumentowane, było ich więcej. 20 tysięcy klient kiedyś zostawił w portfelu, drugi 10, inny 6. Wydało się przez przypadek, ochroniarz, który znalazł właśnie wspomniane 10, oddał 8. Ochroniarz nie pracuje, znaczy dalej makro, rzekomo niemiecką firmę przejętą już przez Żydów, ochrania dalej Solid Security, firma tak zwana ochroniarska. Dalej okrada klientów, na przykład jak zostawią dokumenty albo wartościowe rzeczy w szafkach. Także pozdrawiamy dyrekcję makro. A gdzie jesteśmy? A na pewno poznajecie. Centrum handlowe Manufaktura. Trochę wózek zbłądził. Przy każdym wyjeździe z makro, z hurtowni makro, są kamery. Ale panowie zajmują się okradaniem klientów i nie mają czasu na pilnowanie mienia. Pozdrawiamy makro oczywiście życzeniami świątecznymi. Wielu dalych, udanych jeszcze napadów na klientów, no i rychłej likwidacji. Poprzedni dyrektor Tomuś 2,5 roku temu wywalił 60 osób, 49 z Łodzi, 21 ze Zgierza, przepraszam, ze Zgorzowa, tam zlikwidował halę. We wtorek mówił, że musi najgorszy element odejść, w czwartek jego już nie było. Ale Żydzi niemiecką firmę M1 przejęli. Metro, przepraszam.